Wojtek, 4 punkty w 2 derbowych meczach. Jesteście zadowoleni z takiego wyniku? Absolutnie nie jesteśmy zadowoleni z dzisiejszego meczu. Myślę, że źle weszliśmy pierwszą połowę, źle zaczęliśmy i później troszeczkę za późno się ocknęliśmy w drugiej połowie. Ale w takich meczach też pokazuje to charakter drużyny, gdzie no, walczyliśmy do końca, staraliśmy się wygrać ten mecz. Nie udało się, ale myślę, że widać moc tej drużynie coraz bardziej i brakuje troszeczkę szczęścia, być może więcej stwarzanych sytuacji. Adrian Cierpka przed tym meczem mówił, że spotkanie z Zagłębiem Lubin było może nie przełomem, ale dało wam większą wiarę w siebie, to prawda? No to się okaże tak naprawdę na przełomie kilku meczów, bo tak po jednym meczu ciężko jest wywnioskować coś więcej. Byliśmy w totalnej depresji przed meczem, przed tymi meczami z Wigrami i z Pogonią Siedlce. No jakoś się wydźwignęliśmy z tego marazmu i chciałbym, żeby tak było. Chrobry zagrał to, czego się spodziewaliście? No, trener nam przed meczem mówił, że to taki duży autobus będzie i taki autobus był. No ale cóż, Chrobry wywiózł punkt i myślę, że oni są zadowoleni z tego.